Cześć, z tej strony Dawid Beczek z Dawidem na ryby. Witam w kolejnym filmie na kanale, w bardzo zimnym filmie. Mamy dzisiaj końcówkę marca, ale mimo to jest niesamowicie chłodno. Wiatr i to mocny, dodatkowo temperatura około zera. Gdzieniegdzie mi tutaj lata śnieg, ale przyjechałem na Okonie. Do Orońska, na łowisko specjalne. Jest tutaj dość sporo szczupaka, którego już nieraz pewnie widzieliście na moim kanale. A dzisiaj dla odmiany spróbuję przekonać do siebie okonie. Co z tego będzie? Zobaczymy. Jest to trudny zbiornik pod tym względem, że jest on z reguły dość płaski. Więc te okonie mogą być wszędzie i nigdzie. Jednak no, poszukamy ich, zobaczymy co z tego będzie. A wy trzymajcie kciuki. Jest pierwszy, całkiem przyjemny okonik. Taki no, dobrze ponad 20 cm. Niech sobie wraca do wody. Zobaczcie, jaki piękny. Jest. Takie nabite ryby. Piękne. No i to co mówiłem. Zaczął padać śnieg. Ja dodatkowo jestem chory, jest zresztą co słyszycie. Więc nie wiem w jakim stanie będę jutro, ale już było warto, bo pomimo tej pogody okonie gryzą. Kolejny fajny oksik na moim koncie. Wrzucam je na razie do podbieraka. Jestem raczej przeciwnikiem takiego odkładania ryb, tym bardziej, że one wszystkie wrócą do wody. Jednak po prostu boję się, że odprowadzą mi stado, co i tak obserwuję, ponieważ z jednej strony łapię ryby co chwila, jednak nie jest to rzut za rzutem. Przychodzi fala ryb, kiedy łowię jedną, drugą, trzecią, czwartą, po czym jest długa przerwa i potem od nowa przychodzi kolejna fala. Dlatego, żeby tej fali ryb, którą obecnie mam koło siebie, nie odganiać, zostawiam je w podbieraczku i zaraz wypuszczę je wszystkie. Będę zbierał około tak, nie wiem, 10 ryb i potem je wypuszczał. A przy okazji zrobimy z tego fajne ujęcie. Zrobiło się troszkę przyjemniej, więc wyjmę te rybki, żeby je wypuścić. Oczywiście w innym stanowisku. Nie wiem, czy tu są wszystkie, które złowiłem. Na pewno pierwszą wypuściłem od razu. No a tu jest na pewno dobre 10 ryb. Pokażę wam jeszcze dwie największe rybki, albo trzy. Patrzcie, jakie to są ładne, grube okonie. Mam je tutaj wszystkie w podbieraku oczywiście. Chyba 12 sztuk ich tu mam, plus jednego, którego wypuściłem wcześniej. Piękne ryby, przepiękne. Dobra, nie męczymy ich, idziemy je puścić. Okej, już rybki w wodzie, kilka stanowisk dalej. Gdyby była wyższa temperatura otoczenia, na pewno bym nie trzymał tych ryb w tak małym podbieraku. Jednak ze względu na to, że mamy około 0 stopni, woda też jest jeszcze zimna, no to zdecydowałem się na taki krok. O, te ryby nie są wymęczone, zresztą widzicie, że one wcale nie straciły kolorów, tylko dalej są tak samo piękne. O, i patrzcie jak ładnie płyną. Jednak w razie czego starajcie się takich rzeczy unikać, albo brać większą siatkę, do której możecie chwilowo je wypuścić.
wiecie co? Myślę, że to jest już za dużo. Półtorej godziny łowienia wystarczy. Uciekam do domu. Prawdopodobnie pojawię się tutaj jutro i wtedy dogramy więcej scen. Z nosa leci, zimno, uciekam. I witam dnia następnego. Kolejny dzień okoniowania przede mną. Niestety boję się, że ta część filmu będzie bezrybna, ponieważ już łowimy z Piotrkiem około godzinki i póki co jesteśmy bez kontaktu. Szukamy w tym miejscu, w którym wczoraj łowiłem ryby. Szukamy również w innych stanowiskach i pusto. To co wspomniałem, woda jest trudna, ponieważ jest bardzo płaska, więc te okonie mogą być wszędzie i nigdzie. Pomimo, że są dość liczne, to musimy znaleźć statko. Wtedy pewnie coś połapiemy. Więc bierzemy się dalej do roboty, zobaczymy co z tego będzie. I po długiej męce i walce w końcu siada ryba, tylko u Piotrka. Trzymaj. Ale ładny jest, naprawdę ładny. Już myślałem, że szczupak przywalił, bo zaczął naprawdę bardzo ładnie chodzić. Ale grubas. Na zieloną gumeczkę. Pierwsze branie, chyba już w 3 godzinach rzucania. Ok, fotki zrobione, ryba może wracać. Puszczaj ją. Może się rzucić, to nie pstrągi. Je można dotykać. A, popłynął. No, oby to oznaczało moment brań. No i kopie mi dupę, ma drugą rybkę. Jednak nie taką rybkę. Piękny okaz butelki. Wędkowanie dobiega końca, a ja dorwałem gagatka, niech wraca do wody. No niestety, tak jak widzicie, grymasy ryb są niesamowite. Wczoraj 2 godziny niespełna, prawie 20 sztuk i to nagrywając film. Dzisiaj pierwsza ryba od 5 godzin. Chyba nawet udało się znaleźć statko, bo jest kolejny. Oczywiście nie wpłynie, ale zobaczcie w jakim rejonie. Całe zarośnięte i tutaj siedzą. To już koniec tego okoniowego filmu. Jak widzicie, garbusy potrafią mieć niesamowite humory. Jednego dnia udaje się ich w krótkim czasie fajnie połowić, drugiego natomiast, co by nie robić, te ryby i tak nie będą reagować. Dziękuję za obejrzenie. Z racji tego, że film dotyczył okoni, mam dla Was konkursik. Do wygrania będą m.in. fish fryki i małe sajry na okonie. Ponadto dorzucę smyczkę z miarką, kilka naklejek oraz agraweczki wsuwane snap. Co zrobić, aby wygrać? Wystarczy napisać w komentarzu, jaki był Wasz największy okoń, ile miał centymetrów, a losowanie zrobimy prawdopodobnie w połowie kwietnia. Dzięki za obejrzenie, zachęcam do subskrypcji, do obejrzenia innych filmów. No i cóż, widzimy się w następnych materiałach. Na razie, hej!